Ale już nie Selina, dlaczego nie? Książka, niektórzy napisali, że broszura. Nie jestem obrażony, ale ta broszura to 12 lat zbierania pamiątek związanych z Seliną bądź z rzeźbą Mansla. Że pokazałem tam 70 rzeczy najciekawszych, jedynych w swoim rodzaju, w tym fioletową Selinę, w tym zdjęcie z odsłonięcia rzeźby. Uważam, że książka jest godna zainteresowania. Teraz idzie na film. Ładny bliska lida. Na promocji można zobaczyć 99 pamiątek z rzeźbą Mansla bądź z Seliną. Jest najbardziej reprezentatywny, a na pewno jeden z największych zbiorów selinaliów w Szczecinie. Kolekcjoner to jest typ człowieka, on zawsze będzie coś zbierał, musi znaleźć sobie takie miejsce, nie? To jest to, co mu gdzieś w duszy zagra. Mi zagrało w duszy Szczecin. W związku z tym, że zacząłem zbierać kiedyś pocztówki, a wiadomo, Selina na pocztówce, czy rzeźba Mansla na pocztówce jest mocno reprezentowana, więc jakby to zainteresowanie zaczęło się od zbierania w ogóle pocztówek. Czy wszystko w życiu robimy dla siebie i to jest najzdrowsze, bo jak mamy my z tego zadowolenie, to wtedy przy okazji inni mogą mieć zadowolenie. Trudno żyć dla kogoś. Ale w pewnym momencie to tak można to postrzegać, że tak naprawdę zbiera się też dla kogoś, bo ja się dzielę tym, co mi się udało zebrać.